Regionalnej Olimpiady o zdrowiu psychicznym jest po to, żeby wyłonić najlepszą z najlepszych młodzieży, którzy interesują się kwestią związaną z psychiką, z psychologią, zdrowiem psychicznym. W olimpiadzie biorą udział osoby i uczniowie ze szkół średnich, są przygotowywani przez swoich koordynatorów, opracowują różnego rodzaju materiały, które są związane ze zdrowiem psychicznym człowieka, również młodego człowieka, tak żeby po prostu poszerzyć wiedzę naszej młodzieży na temat zdrowia psychicznego i dbania o to zdrowie. Olimpiada ma charakter psychoprofilaktyczny. W roku 2021 jesteśmy całym organizatorem niniejszej olimpiady, w której skład wchodzi sześć powiatów, a więc powiat bialski, powiat lubartowski, łukowski, parczewski, rycki i włodawski. Myśleliśmy, że pandemia COVID przeszkodzi nam w wyłonieniu najlepszych, bo składa się olimpiada z trzech etapów, etapu szkolnego, powiatowego i etapu regionalnego, czyli finału, na którym się dzisiaj znajdujemy, ale udało się. Bardzo mnie to cieszy, bo wymaga to jednak dużo pracy. W tej chwili młodzież pisze test, który wyłoni laureata niniejszej olimpiady. Nagrody w wysokości 6000 zł ufundowały wszystkie powiaty, które składały się na niniejsze nagrody. Każdy powiat po 1000 zł. I trzymam kciuki za młodzież. Cieszę się, że chce im się w dzisiejszych czasach nawet podjąć taką tematykę jak zdrowie psychiczne. Uważam, że jest to bardzo teraz potrzebne. Patronat honorowy nad 8. Regionalną Olimpiadą Wiedzy o Zdrowiu Psychicznym Biała Podlaska 2021 objął pan wojewoda lubelski Lex Prawka, a także rzecznik praw obywatelskich, także rektor Uniwersytetu Medycznego w Lublinie oraz kuratorium oświaty w Lublinie, za co serdecznie dziękujemy.